Czas na audycję Gość Radia 5, a dzisiaj łączymy się z panem Benedyktem Bartnikowskim, przedstawicielem Stowarzyszenia Saper Orzysz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Benedykcie, no, spotykamy się dzisiaj w bardzo wyjątkowej sprawie, aby pomóc młodemu człowiekowi. Młody człowiek nazywa się Nathan Sałek. No i właśnie chciałbym, żeby przybliżył pan króciutko jego historię. Tak, jest to, chcę powiedzieć, że to jest to kolejna akcja nasza charytatywna, jako, bo jesteśmy Stowarzyszeniem Weteranów i Sympatyków 15. Mazowieckiego Batalionu Saperów, Saper Orzysz. Jest to, jak zaznaczyłem, kolejna akcja charytatywna i w tym momencie takim hasłem naszym przewodnim jest stawiamy Natana na nogi. Jest to syn weterana również naszego kolegi, gdzie już od ma pewne wady wrodzone związane z rozszczepem kręgosłupa, które uniemożliwiają mu wiele czynności wykonywanych, nawet najprostszych, związanych nawet, żeby wstać i chodzić. Dlatego też według naszego tutaj jakby hasła, które nam przewodzi, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, chcemy postawić Natana na nogi. I cała ta akcja kręci się wokół tej osoby, młodego człowieka, który chciałby żyć i funkcjonować tak jak wiele innych dzieci. Do tego potrzebne są oczywiście pieniążki, a z tym związane są operacje kosztowne. Między innymi taka operacja stópek, kolan i bioder. Po konsultacji w Krakowie ta osoba będzie za chwilę operowana. Do tego potrzebne są pionizator, no i oczywiście stała rehabilitacja, która jest bardzo kosztowna. O jakiej kwocie, panie Benedykcie, na razie mówimy? Mówimy na razie o kwocie, tutaj postawiliśmy sobie takie zadanie, żeby osiągnąć 50 tysięcy złotych. Oczywiście jest to jakby wstępna kwota, lecz każda suma, która wpłynie na konto na rzecz tego młodego wojownika, będziemy bardzo wdzięczni. Czy możemy już mówić o jakiejś kwocie? Macie już może jakieś informacje na temat, jaka kwota już została uzbierana? W tej chwili tak dokładnie nie mogę odpowiedzieć, ponieważ cały czas akcja trwa. Zresztą akcja zaczęła się tak naprawdę stricte od 29 maja i te pieniążki wpływają nam na skarbonki papierowe wystawione w wielu punktach miasta. Są wystawione rzeczy na aukcję, także cały czas te pieniążki jakby napływają i za chwilę uruchomimy też skarbonkę elektroniczną, która będzie pokazywała, jak ten licznik nam się doładowuje i jaki ma stan konta. No właśnie, jesteśmy już teraz przy tym, jak możemy pomóc. Na pewno są licytacje. Na stronie Stowarzyszenia Saper Orzysz na Facebooku znajdziemy bardzo różne i ciekawe licytacje, w których możemy wspomóc. No i jednym z takich ciekawszych z tego, co widziałem, to, że dołączył się do was nawet pan Czesław Lang. Tak, ja jestem, rozmawiałem z panem Czesławem od dłuższego czasu. Oczywiście ta osoba jest bardzo trudna do uchwycenia, ponieważ sam jest bardzo zapracowany. Natomiast mówiąc o tym, że my będziemy tutaj również kwestować na rzecz tego dziecka jako weterani i biegający, którzy biegają maratony, nie wahał się powiedzieć, że daje nam na licytację pewne swoje rzeczy z jego autografem. Za co jesteśmy wdzięczni i bardzo cieszymy się z tego tytułu. My oczywiście odsyłamy was na stronę facebookową Stowarzyszenie Saper Orzysz. Tam znajdziecie wszystkie rzeczy, które są wystawione na licytację, także wszelkie informacje, które są potrzebne do tego, żeby dowiedzieć się, jak pomóc Natanowi. No właśnie, przed nami teraz 11 czerwca, z tego co widzę, festyn w zespole szkolno-przedszkolnym w Dąbrówce. Tak, to jest właśnie jeden z tych elementów, z tych naszych akcji, które już wcześniej trwały, tak? A teraz przed nami jest 11 czerwca festyn charytatywny w zespole szkolno-przedszkolnym w Dąbrówce na rzecz Natana i chcę powiedzieć, że właśnie społeczność lokalna do tej pory bardzo pięknie się zaangażowała, bo już mam pierwsze sygnały, że wpłynęły nawet kilka tysięcy złotych na rzecz tego małego człowieka. I tutaj kolejny festyn, który pozwoli poszerzyć, powiększyć tam tą część zbiórki. Mam nadzieję, że będziemy szczodrzy i otworzymy swoje serca. Teraz chciałbym przeskoczyć do tematu, który mnie tak troszeczkę zaskoczył, można powiedzieć, bo bieg weterana. Jest to bieg całodobowy. No i właśnie chciałbym, żeby pan opowiedział w kilku słowach, na czym dokładnie będzie to polegało i kto bierze w nim udział. I czy można w ogóle wziąć jeszcze w nim udział?
Powiem szczerze, że już lista jest zamknięta dawno, dawno przed, bo oczywiście miałem wiele telefonów chętnych do opowiedzenia, żeby pobiec w tym charytatywnym biegu 24-godzinnym. Reguły są dosyć takie obostrzone w związku z tym, że cały czas obowiązuje nas ta sytuacja covidowa. Być może, że w kolejnych edycjach poszerzymy ilość startujących, natomiast rzecz zawiera się w tym, że 24 biegających osób, są wśród nich weterani. My biegniemy w sztafecie, czyli każda osoba ma do przebiegnięcia odcinek 10 kilometrów. W ciągu 24 godzin daje nam to 240 kilometrów i robimy tak zwaną pętlę mazurską, czyli biegniemy dookoła Wielkich Jezior Mazurskich przez 5 powiatów pięknymi trasami. Proponuję tą trasę śledzić również na naszym Facebooku. Piękna trasa, polecam do zwiedzania tej trasy, zmierzenia się z tą trasą i myślę, że to da nam dużą satysfakcję poprzez bieg, poprzez to, żebyśmy mogli uzbierać jak najwięcej pieniążków na operację tego dziecka. No i oczywiście zwieńczeniem tego biegu będzie festyn przy Polanie Kultury w Orzeszu. Tak, tak, startujemy, proszę Państwa, i zapraszam serdecznie na start 25 o godzinie 13 przed ratusza. Tam będziemy już pierwszą taką część mieli wstępną i stamtąd startujemy. Oczywiście będzie moc atrakcji, na przykład między innymi, że Harleyowcy zobowiązali się, że tą część pierwszego odcinka zabiorą na naszą podróż po tej trasie. Jak również kończąc 26, Harleyowcy również powiedzieli, że zdeklarowali się, że wyjadą na przywitanie naszego biegu i całością wbiegniemy na festyn charytatywny na Polanie Kultury, w którym uczestniczyć będzie wiele osób i tych, którzy nam dają fanty, tym, którzy się zaangażowali, będziemy chcieli podziękować, zaprosić do kolejnych akcji. Także serdecznie z góry dziękuję wszystkim już teraz. Panie Benedykcie, jeszcze takie ostatnie pytanie, bo z tego co widzę, zbiórka prowadzona jest do 30 czerwca, ale chyba planujecie też troszeczkę to wydłużyć. No właśnie chcę powiedzieć, że my żeśmy zaczęli tę akcję już od 29, natomiast całą akcję chcielibyśmy zakończyć 30 listopada, przekazując jakby taki udział, tam koszyk pieniędzy dla operacji i właśnie tą rehabilitację Natana na związku z zbliżającymi się Mikołajkami, czyli na taki dzień Mikołaja chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie pogratulować wytrwałości i dać mu szansę na to, żeby stanął na nogi. A ja oczywiście przypomnę. Także akcja trwa do końca listopada tego roku. Serdecznie zapraszamy na włączenie się w tą akcję. A ja przypomnę, że wszystkie potrzebne informacje, jak pomóc, jakie atrakcje, co gdzie i jak, i oczywiście wszystkie rzeczy, które są wystawione na licytację, znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenie Saper Orzysz. Panie Benedykcie, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. No i oczywiście życzę pomyślności w dalszym zbieraniu, w dalszej pomocy. Serdecznie dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu, żeście mnie wysłuchali, że macie dobre serce, wierzę w to i wszystkim ludziom dobrej woli, dobrego serca. Jeszcze raz w imieniu własnym i stowarzyszenia wszystkich dziękuję bardzo, szczególnie w imieniu Natana. Serdecznie pozdrawiam, zapraszamy. Ja tylko przypomnę, naszym gościem dzisiaj był pan Benedykt Bartnikowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Saper Orzysz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu.